Cześć, miał z tej strony. Słuchajcie, ostatni mój vlogzuś pod tytułem Święte krowy przy tablicy wywołał potężne poruszenie. Spotkałem się, że tak powiem, na szczęście w większości z merytorycznymi zdaniami, które podważały moje zdanie na temat czasu pracy nauczycieli, ich specjalnych przywilejów i tak dalej. Łącznie z tym, co mnie bardzo cieszy, że nawet moi stali widzowie w ten sposób się wypowiadali, czyli to nie jest, na szczęście nie ma czegoś takiego wśród moich widzów jak klakierstwo, ewentualnie włażenie w tyłek, co mi się bardzo podoba. Trochę tam dyskutowałem, w szczególności trochę na Facebooku dyskutowałem z paroma widzami w wiadomościach prywatnych. Troszeczkę tutaj próbowałem w komentarzach, chociaż czasami ciśnienie mi skakało, powiem wam szczerze, gdy się porównywało pracę nauczycieli do różnych innych ciężkich zawodów. Chciałbym jedną sprawę powiedzieć, że była jasna sytuacja. Ja już kiedyś robiłem też vlog o nauczycielach. Umieszczę tutaj do niego linka. On to był vlog, zdaje się, pod tytułem, taki tu zresztą widnieje ten tytuł, Nauczyciel z kubłem na głowie. To nie jest tak, że ja nie mam szacunku do nauczycieli. To nie jest tak, że ja deprecjonuję totalnie ich ciężkość ich pracy, trud włożony w wychowanie młodych ludzi i tak dalej. Ale jak wszędzie są ludzie i taborety. Problem polega na tym, że nauczycieli mamy 700 tysięcy i niestety taboretów wśród nich jest większość, duża większość. Czyli tych, którzy przekazują ogólny obraz nauczycieli do społeczeństwa i do uczniów. Dla mnie nie ma tłumaczenia, że nauczyciele teraz mogą mniej, mogą coś tam. Nauczyciel to jest osobowość. Kiedy ja chodziłem do szkoły, ja już o tym wspominałem, byli nauczyciele, którzy byli dupami wołowymi, nie potrafili nic przekazać i dawali sobie wejść na głowę, a byli też tacy, którzy wszystko pięknie przekazywali, trzymali wszystko w garści i wtedy do takich nauczycieli odczuwało się szacunek. Szacunek często pomieszany nawet ze strachem, co jest dość ciekawe. Wiem, że w tej chwili młodzież jest bardziej pyskata, bardziej brutalna, wbija generalnie, ale jeżeli nauczyciel ma osobowość, to największy drań, największy leser i największy patałach będzie tego nauczyciela się słuchał, a jeżeli nie, to będzie, pozostanie do końca życia leserem, patałachem i baranem. Wszystkie te sytuacje, o których żeście mi pisali, że tam, bo moja mama jest nauczycielką 30 lat i to ciężka praca i że wszystko, ja to wszystko rozumiem. No. Dużo naszych rodziców, większość naszych rodziców wykonywała jakieś zawody, niektóre cięższe, niektóre lżejsze. Mój ojciec też długo pracował, był żołnierzem zawodowym, co skończyło się też odbiło się na jego zdrowiu dość znacznie i pracował, można powiedzieć, też na okrągło. Moja mama pracowała w księgowości przez lata. Też to nie była praca zbytnia. Znaczy ja w ogóle tego nie rozumiem, jak ktoś może chcieć pracować w księgowości. No jest straszne. Ale słuchajcie, te wszystkie negatywne cechy, trudności związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela i obłożeniem pracą, no to jednak nie tłumaczą tego, że nauczyciele mają być właśnie świętymi krowami, czyli że mają mieć jakieś specjalne przywileje z tego powodu. No bo jeżeli średni czas pracy nauczyciela wynosi tyle, ile ja podawałem, czyli tam 14 godzin, zdaje się, tygodniowo, to ja rozumiem, że tam ktoś mi powiedział, no tak, ale te statystyki zaniżają nauczyciele, którzy pracują na pół etatu. Nie, właśnie te badania były przeprowadzone wśród nauczycieli, którzy pracują na pełny etat. Chodzi oczywiście o pracę, czas pracy przy tablicy, czyli przy prowadzeniu lekcji.
I jeżeli ktoś mi potem mówi, ale moja mama jak uczy, to ona potem jeszcze sprawdza klasówki, sprawdza testy, musi się przygotowywać. No dobra, no to czyli co, ile ona to sprawdza? Jeżeli sprawdza tyle samo, jeżeli pracuje poza prowadzeniem lekcji tyle samo, ile prowadzi lekcje, to nadal jest to 24 godziny. Czy tam 25 godzin tygodniowo. Słuchajcie, żeby była jasna sprawa, ja przez kurna, no, 15, około 15 lat pracowałem na przykład w systemie takim, który nigdy nie był ustalony, nie był to system od 8 do 16, ale jak specjalnie po tym, jak ten film nagrałem, ja sobie zerknąłem, że tak powiem, w statystyki mojej pracy, to było tak, że ja na przykład na przestrzeni ostatnich paru lat, bez ostatnich, powiedzmy nie w ostatnich dwóch latach, ale poprzednio, pracowałem naprawdę o wiele, wiele więcej niż nauczyciele. Gdyż pracowałem, słuchajcie, zdarzało się, że pracowałem po 11, znaczy zdarzało się, z reguły, około 11 godzin dziennie byłem w pracy. Często w soboty i w niedzielę również. Ze 3 lata temu miałem na przykład taki okres pracy, że przez 75 dni nie miałem ani jednego dnia wolnego. Wszystkie soboty i niedzielę pracowałem. No to jest sobie łatwo policzyć, no, ile ja pracowałem, na przykład nie licząc sobot i niedziel. Ja pracowałem, słuchajcie, ponad 50 godzin tygodniowo, czyli dwa razy więcej niż nauczyciele w tych takich krajach, gdzie się dłużej pracuje, a 4 razy więcej niż nauczyciele w Polsce, przy tablicy. Ja z tego powodu nie dostaję urlopu rocznego, nie dostaję nie mam wakacji. Wiecie, kiedy ja byłem ostatni raz na urlopie w lipcu bądź sierpniu? Kiedy byłem w wojsku, w zasadniczej służbie wojskowej. To byłem. To był 94 rok i to byłem jeden tydzień na początku sierpnia. Od tamtej pory, od 94 roku, nigdy nie miałem urlopu w wakacje. Także tak. Nie to, że nie chciałem. Nie było możliwości najczęściej takiej. No także tak, no słuchajcie, no nie ma się co podniecać. Sprawa dla mnie jest zupełnie jasna. Nauczyciele za pomocą swoich związków zawodowych oraz dzięki temu, że ich jest naprawdę dużo. Przypominam, 700 tysięcy nauczycieli w Polsce. To jest ponad 7 razy tyle, ile na przykład żołnierzy liczy polska armia. Nauczyciele za pomocą tych swoich związków związanych ściśle z SLD wypracowała sobie po prostu takie przywileje i ja z tymi przywilejami nie zgadzam się. Dzięki.